co tu się odpierdzieliwuje? Ucinam kawał rury. To będzie łoże na łożysko. A co robię? Robię stojak do peksa, żeby był na łożysku obrotowym. Z takiego kawała rury oczywiście wszystko musi być, wiecie, wokół, nie? Nie ma tutaj, żeby było krzywo. Trochę krzywo może i będzie, bo pierwsze cięcie robiłem bez poziomicy. To w to pójdzie teraz łożysko, które jest trochę luźno, ale żeby je pociaśnić, wyciąłem z jakiejś starej puszki pierścień cienkiej blaszki. Ten pierścień zaraz dopasuję, utnę go tyle, ile trzeba, nabiję tu do środka, nabiję łożysko i to jest mój element, na którym się będzie obracał kosz, na którym będzie peks. No i muszę zrobić jeszcze wózek stały, do którego będzie to przymocowane i do tego dopiero ten kosz. No ale po kolei wszystko wam, że tak powiem, będę pokazywał, jak robię. I tu już mam wyspawane takie łapy, tylko mam jedną rękę, będę miał ciężko wam pokazywać. Profil jest to 20x20, chyba 20x20. Gdzieś mam sufniarkę. W tym moim bałaganie tutaj się już ledwo ruszam. Profil, z jakiego robię, jest to 20x20, a profil, w którym będą się suwały wszystkie prowadniki, jest to 25x25. Macie dwójkę ściankę, więc to będzie wyglądało tak. Tu będzie regulacja, ale to wszystko zobaczycie, jak złożę. Po to też te nakrętki tu są przyspawane, żeby można było blokować w odpowiednim momencie. Zaraz docinam resztę rzeczy i podam wam. Gdzieś tu w opisie rzucę, ile czego było potrzeba, jakie odcinki, żeby wam powstał ten stojak. I później go oczywiście pokażę w całości. I czy działa, i czy to wyszło. Także na razie docinam resztę, bo muszę jeszcze poprzecinać więcej profili. I sobie zaraz to łożysko będę ustalał. I co już tu mam? Wstępnie mam coś takiego. To będzie główny jakby wózek z tego. Spawałem tu dwa krótkie profile po 6 cm, żeby podnieść do góry to siodło, które jest zrobione z rury. Tu jest łożysko. No teraz się będzie miało ciężko kręcić, bo jest to spawane świeżo, więc to musi wszystko obtęchnąć, tak jakby to powiedzieć. No wiadomo, że jak spawacie, to się stal rozszerza i wszystko dostaje luzu. Tego łożyska mógłbym nie spawać, tylko mógłbym je tu nabić na siłę, bo ono i tak siada tylko do poziomu tych profili. Coś mi tam przerwało i nie wiem, na czym skończyłem. To będzie główna podstawa, tak jak widać. Tu zaraz dorobię jeszcze poprzeczkę na kółka, stopkę i rączkę z tamtej strony. Łożysko, zobaczcie, wszystko wystygło, wszystko, że tak powiem, wróciło do swoich wymiarów, pięknie się kręci, tu troszkę smarku się narzuci. Na to już jest dorobiona góra. Wam też zaprezentuję profilek 20x20, w środku jest profilek 30x30, gruba podkładka włożona, balam, to się dokręci. Jeszcze do tego dorobię te ramiona, które będą trzymały peksa, ale to zaraz wam wszystko, że tak powiem, pokażę, jak zrobię. Materiał, mówię, wyliczę, na końcu filmu wam wrzucę, ile czego mi poszło, jak ktoś będzie sobie chciał zrobić. Trochę miałem w domu, więc nie kupowałem, ale materiał, który musiałem kupić, no praktycznie cały materiał, który musiałem kupić, oprócz tego szerokiego, bo go miałem w domu, no i jakieś obrzynki, i to na rurę. To na rurę możecie zrobić, na rurę, to na łożysko możecie zrobić nawet z jakiejś mufy, kupić czarną mufę w sklepie ze stalą i dopasować sobie do danego łożyska. Tu też nie trzeba spawać szpilki, ja pospawałem, bo po prostu mi tak było wygodnie, taki był pomysł, chociaż teraz wiem, że był zły, ale to się i tak sprawdzi. I tu powinien mieć wycięty otwór na to, żebym mógł przytrzymać teraz tą śrubę od tyłu i żebym mógł dokręcić górę, bo tu dałem dupy i teraz nie będę mógł dokręcić góry, bo to mi się obraca, a ja to wszystko zaspawałem. I wiecie, no teraz jest delikatny problemik. Ale ja z tego też sobie wyjdę. To jest tam mój ból głowy. Miałem inne łożysko zamontować, takie kryte, ale mówię, to są łożyska z odzysku.
Łożysko też dużo nie kosztuje, jakieś najtańsze. Ale mówię, mam troszkę większe, założyłem większe i ono ma inne bieżnie. Nie nagrałem tego, jaką ono ma bieżnię z tyłu, ale jakiego łożyska byście nie zastosowali, to Wam się sprawdzi. Dobra, robię dalej i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało prawie finalnie. No. Także biorę się dalej za robótkę. No i co? Na razie to się prezentuje tak. Jeżeli chodzi o dolny wózek, jest to rozkładane, ta poprzeczka od tej poprzeczki z kółkami, po to, żeby to było lepsze do transportu. Nie robimy tego na stałe, tylko jest to rozkładane. Jest tam wsuwane na takie dwie śruby, ale to nie o to chodzi. Łożysko chodzi, muszę jeszcze tylko dorobić rączkę, żeby to przenosić. No i górny element przykręcamy do łożyska. Chyba już wiadomo, o co chodzi, nie? Peks idzie dookoła, a tym sobie rozjeżdżamy i tego peksa, tak jakby te kółko, naciągamy. Oczywiście mi się to będzie teraz poślawiło, bo. O. I wiecie, no i tu dookoła będzie peks. Tylko jeszcze są te górne elementy, które dorobiłem. Jutro muszę pojechać dokupić sobie profila 20, bo nie mam. Tu jeszcze będą te górne elementy i tu będą odstawały też takie fajki w stronę zewnętrzną, po to, żeby peks nam nie wstawał do góry, żeby można było kłębek docisnąć. Myślę, że jak za parę złotych, to no jak to skręcę, to będzie stabilniejsze, to nie będzie się tak gibało, nie? To wiadomo, o co chodzi, że to teraz jest wszystko na luźno. Ale nie chcę mi się tego skręcać. A, no i mnie kurczę oszukał ten na składzie, bo miał mi dać kurczę dwumetrową lagę. Tu sobie ciąłem po 50 cm. Po prostu nie zmierzyłem tego profila, który mi dał. Dał mi, powiedział, powinno być 2 metry, a tu brakuje 3,5 cm do 2,5 metrów. Ale ja mówię, dobra już. Nie będziemy o 3,5 cm, bo tak to bym po prostu rozmierzył te wszystkie profile, żeby one były jednej długości, nie? A tak to wyszło, że jeden jest teraz krótszy i taka troszkę bryndza, ale nie ma wpływu na pracę silnika. Tu rozjeżdżamy, blokujemy śrubkami. Tam jak będzie skręcone do łożyska, to nam sztywno stoi. Na łożysku to się ładnie kręci. Górnymi blokowane. Za parę złotych jest naprawdę fajny. I do przewodów elektrycznych to się będzie nadawało, chociaż za dużo do przewodów elektrycznych, ale do przewodów elektrycznych zrobię sobie takie samo, tylko że mniejsze. Patent już jest, także już wiem, jak to ugryźć i wiem, jak to zrobić, żeby to było do przewodów elektrycznych, żeby się ładnie rozwijały z rolki. Dokończę, to pokażę, jak działa, jak peksa już założę. Oczywiście kółka też muszę dospawać szpilki, tylko muszę kupić przelotowe, bo te są nieprzelotowe. W sensie są z pełnym gwintem, a mi są potrzebne z niepełnym gwintem, bo tak to będą cięły mi te kółka, ten gwint. No i tyle na razie. Jutro jadę po resztę profila, kończę go. Czymś go tam może maznę z pędzla, żeby był ładniej i tyle. Materiału dokupiłem, pociąłem już sobie na te odpowiednie kawałki i dospawowuję do tych blokad, które będą trzymały jakby kłębek w ryzach. Dziś sobie napaliłem w kozie, to tutaj jest cieplutko, kurczę, jest ze 20 stopni. Wczoraj to zmarzłem jak psi, nie powiem co. Dobra, spawam dalej. Tak wyglądają spawy bez żadnego drutu. Jak macie równo docięte
że tak powiem, i ładnie przylega, to można bez drutu spawać. Jeżeli chodzi oczywiście o spawanie metodą TIG, bo mi gumatem, to wiadomo, że zawsze z drutem. Dobra, spawam ostatni element i zaraz będę to składał, a jeszcze rączkę muszę dospawać. Na razie wygląda to tak, nieobiecująco i nic z tego nie wynika, żeby to coś w ogóle było, ale zaraz jadę z tym na budowę, złożę, założę krążek peksa i zobaczycie, jak wygląda złożone. Normalnie jak z Ikei, a tak się prezentuje złożony, czyli bardzo duży rozstaw kółek. Właśnie chciałem duży rozstaw kółek, żeby przy ciągnięciu peksa on się nie chciał przewracać. I teraz w tym, co można kupić przez internet, najtańszy, jaki można kupić przez internet, chociaż uważam, że zrobienie takiego czegoś jak ja z profila jest dużo solidniejsze niż to, co kupicie przez internet, bo tam kupicie ściankę, która będzie miała, nie wiem, może milimetr. Tu macie ściankę dwójkę, są to profile spawane. Na tych dolnych elementach powinny tu jeszcze być takie jakby bolce, które będą zabezpieczały przed tym, żeby krążek się, nie wiem, nie spadł, nie rozwinął. Ja z tego na razie zrezygnowałem, bo dospawać to zawsze mogę, ale na razie zrezygnowałem, bo mówię, zobacz, jak to się będzie funkcjonowało. I jest wszystko elegancko. Wewnętrzne śrubki, rozbijacie to sobie równo, żeby naprężyć krążek tymi śrubkami i tymi suwnicami, które jeżdżą tutaj góra-dół. Ustawiacie sobie tak, żeby docisnąć. W zależności od tego, jaki krążek macie. Ja tu mam bodajże 80 metrów peksa, na razie tylko do wody. Bo wody nie będę robił w PP, tylko będę robił w peksie. Wiem, że dużo ludzi jest przeciwko. Wielu uważa, że w PP woda powinna być robiona i tyle. Ale przecież podłogówkę robicie też w peksie i nie martwicie się o to, że coś się z nią stanie, tak? Ja sobie założę szafę rozdzielczą. Już sobie upatrzyłem szafę rozdzielczą, którą zamontuję tu przy wodzie. Wszystkimi peksami dochodzę tu do tej szafy rozdzielczej i dopiero od tej szafy idę na przykład tutaj do kuchni. Czyli nie mam łączenia nigdzie w podłodze. Mam łączenie tylko w tej szafie rozdzielczej i mam łączenie oczko, które jest w ścianie. Tyle. Ale miało być o tym. Działa? Kręci się? Kręci. Co chcieć więcej? Może łożysko mogłoby być większe i, że tak powiem, masywniejsze. To by to bardziej trzymało, ale do rozwijania peksa to, że to się tak giboli, mi to nie przeszkadza absolutnie. Grunt, że można złapać teraz za peksa i można go sobie rozwijać jak się chce. I to wam stoi na tym wózku. Bo mówię, te wózki, które możecie kupić, one będą lepsze albo jeszcze gorsze od tego, co ja zrobiłem. Raczej no, lepsze na pewno nie będą, bo tam materiału na pewno za dużo nie będzie. Rączka. No, rączka jest to kunszt. Kunszt mojego wykonawstwa z jakichś odpadów, z rurek. Rączka też jest demontowalna, tak jak mówiłem. Jest to tylko nasadzane na rurkę, po to, żeby to było jak najbardziej do przewożenia. Ale rączkę sobie podnoszę. Chociaż chyba zrobię tutaj dziurkę. Przewiercę dziurkę i będę wkładał jakąś zawleczkę po to, żeby to się po prostu nie ruszało i żeby nie jeździło. Ale tak to myślę, że kółka są jakie są. To jest tylko do przestawienia miejsc. Kółka też można kupić inne, tak? Można kupić te kółka większe na gumowej oponie, żeby to nam lepiej jeździło. Ale tak naprawdę przecież ja to użyję tylko do tej jednej budowy. Zrobię wodę, zrobię podłogówkę i albo to sprzedam za cenę materiału i swojej robocizny, czyli za jakieś, nie wiem, 250 zł, albo pójdzie na złom i tyle. No bo co z tym zrobić, tak? Zrobiłem trochę roboty, ja wolę takie rzeczy robić sam niż kupować. Także zrobiłem sobie, mam. Jest zrobiony na wzór tych najtańszych z internetu. Myślę, że mi się na tą robotę sprawdzi. Kółka potrzebne i niepotrzebne. Myślałem nad tym, żeby tu dorobić rączkę, czyli do tego krzyżaka, taką długą rączkę dorobić, żeby można go było podnosić i przestawiać. Ale jak zapniecie na to ze 200 metrów peksa w rolce, no to już się robi waga. Tak wam powiem szczerze, że to już się robi waga. Także tak. Jest, działa, kręci. Pewnie znajdą się tacy, co powiedzą, żeby zrobili to lepiej, a w życiu spawarki nie trzymali. A znajdą się też tacy, co powiedzą, że zarąbisty jest sprzęt. Grunt, że się sprawdzi mi tutaj na robocie.
Maszynkę też sobie zrobiłem sam. To sobie zrobiłem sam. Coś będzie jeszcze trzeba zrobić, też sobie zrobię sam. To, co mogę, to robię, tak? Tego, czego nie mogę i nie przeskoczę, nie mam narzędzi albo nie wiem jak, no to nie przeskoczę, więc ratuję się jakimiś firmami innymi. Na materiał nie wiem, czy wydałem 60 parę złotych. Teraz już powiem tak z pamięci, bo mówię, wstawię na końcu ten spis, czego ile kupiłem. I tylko tego nie kupowałem profila, więc to jakby ktoś dokupował sobie ten profil. A, profil i kątownik. Tego nie kupowałem, bo to miałem. Czyli wszystkie profilki, które były potrzebne do zrobienia tego młynka, do zrobienia tych suwnic, tych prowadnic, tego krzyżaka, łożysko takie stare wykorzystałem. Czyli podejrzewam, że te dwa kawałki profila będą kosztowały może ze 20 zł. Więc nie przekroczyło. A no i kółka. Kółka też mam z odzysku, bo kółka miałem, gdyby ktoś chciał kupić, ale kółek nie trzeba robić. Ktoś może zrobić go stacjonarnego, tylko stawianego. Czyli nie musi być jezdny. I tyle. Co tu więcej mówić? Czyli na pewno 100 by to nie przekroczyło. Nie wiem, za ile można takie kółka kupić, najtańsze, plastikowe. Ale podejrzewam, że gdzieś za 15 zł pewnie już jedno kupi. To może 60 wydałem, za te dwa profile nie dalibyście 20 zł nawet. 80, dwa kółka, no w 100 może i by się dobrze zmieścił, jakby dobrze pokombinował. Nie wiem jak też z... No ze spawaniem, nie? No bo wiadomo, żeby trzeba było wliczyć jeszcze koszt spawania, koszt gazu, nie wiem, drutu. No tego nie liczę, bo to jest niepoliczalne wręcz. Także tak. Na pewno nie przekroczyłbym kwoty, nawet z tymi gazami i z tymi drutami, nie przekroczyłbym kwoty 350 zł, a chyba takie najtańsze są na internecie. Jakbym doszedł do 200 z tymi gazami, z tym wszystkim i z tym wózkiem takim, jaki jest, no ale nie doszedłbym. Gdzie ja tego, ile tego gazu zużyłem? Niedużo. Sam się kręci, patrzcie, automatyczny. No, także ten. Nie chce mi się za bardzo tutaj dzisiaj robić, bo jest zimno. Jest, kurczę, 2 stopnie czy 1 i jest cholernie zimno. Na dworzu jest cieplej niż tu w środku. W środku jest cholernie zimno. Styropianem doszłem już dotąd, więc jeszcze muszę sobie wyłożyć to małe pomieszczenie, ale na razie nie chcę, bo chcę tu wejść tymi przewodami, tak? Przewodami. Ogrzewaniem. Kurde, jakim ogrzewaniem? Wodą. Muszę podejść wodą i zrobić podejście kanalizacyjne. I nie chcę po styropianie tańczyć. A dlatego tutaj tak kombinowałem. Kurczę, nie wiem, czy będziecie widzieć. A dlatego tutaj tak kombinowałem, bo zapomniałem całkowicie o odpowietrzeniu kanalizacji. Dlatego tu wstawiłem trójnik. Tu będę przecież przed ściankę stawiał, bo tu będzie rozdzielnia elektryczna. I pójdę w rogu do góry. Wyjdę sobie nad podłogę, czy założę ten korek, który, wiecie, zasysa, żeby odpowietrzenie było. To już jak to wyprowadzę, to pół biedy. Mogłem jeszcze stąd pójść, bo mogłem tu zrobić też trójnik, pójść do rogu i pójść w rogu do góry. Ale, mówię, tu już miałem rozprute tyle, trójnik się zmieścił, kolankami wyszłem, więc tutaj zrobię odpowietrzenie kanalizacji. Nie wiem, czy odpowietrzenie kanalizacji nie powinno być w najdalszym punkcie. Tego nie wiem, powiem szczerze, bym musiał poczytać i bym się mógł wtedy pomądrzyć. Ale gdybym zrobił to w najdalszym punkcie, no ten dalszy punkt to jest kabina. To co, w rogu kabiny będę robił odpowietrzenie? No gdzież to? Kto to widział? Można by było, wiadomo, w tą ścianę nośną. 24 mamy pusta, czyli jakbyśmy 6 cm się wkuli i tą rurę schowali, czy nawet 32, jakbym schował, to by się nic nie stało i później by to zalepił. No ale... Dobra, ktoś mnie woła.